Państwa, jaka jest różnica między chłopcami a mężczyznami? Mniej więcej taka jak różnica w cenie ich zabawek. Chłopcy bawią się najpierw klockami, potem kiedy podrastają, zabawa przechodzi na samochody i samoloty w skali 1 do 24. A potem, kiedy coraz bardziej rosną, dążą do tego, żeby ta skala zmniejszała się i osiągnęła proporcje 1 do 1. Ale dzieciństwo to głównie klocki. Nauka przez zabawę. Bawiąc się klockami, młodzi ludzie poznają zasady statyki. Dzieciństwo to kształty, kolory i smaki. Ze smaków dzieciństwa mnie w pamięci najbardziej utkwił ten pomarańcz. I kiedy pojawiła się pomarańcza w moich dłoniach, poznawałem nowe zasady statyki. Okazało się, że nie daje się ona wkomponować w kolumnę, tak jak kostki. To był moment, kiedy zrozumiałem znaczenie pieniądza. Dlaczego? Zaraz Państwu powiem. Czy może ktoś mi pożyczyć banknot? O, bardzo dziękuję. Oto banknot. Byłoby dobrze dla przebiegu wydarzenia, aby zapisać numer tego banknotu. Bo w razie, gdyby w czasie prezentacji mi gdzieś upadł i zawieruszył się, poleciał w jakiś kąt, a następnego dnia sprzątaczka by sprzątała i znalazła ten banknot, to gdybyśmy mieli zapisane jego numery, wiedzielibyśmy, że to chodzi o ten. Bardzo dziękuję. Banknot jest zrobiony, proszę Państwa, z papieru. A papier ma to do siebie, że można go złożyć i po takim dwu czy nawet trzykrotnym złożeniu, mało tego, czterokrotnym złożeniu, można uzyskać rampę. O, rampa. To jest coś, co podtrzymuje owoc w pozycji. Można by skorzystać jeszcze tutaj z kostki, prawda? No w każdym razie nauczyłem się roli pieniądza. Ale bawiąc się dalej, zrozumiałem, że można zrobić kolumnę z tych trzech nieforemnych przedmiotów, uformować dzięki formie. Tak? To jest tubus. I jeżeli położymy jedną kostkę czerwoną na spodzie, włożymy tubus, wrzucimy pomarańcze i jeszcze pieniądze. Tak, pieniądze, gdyby umiały mówić, mówiłyby do widzenia. Trzecia kostka. A więc mamy dwie kostki pomarańcza w środku. Do tego pustego pudełka włożę trzecią kostkę niebieską. I stan faktyczny teraz wygląda tak, że tu mamy kostkę pomarańcze, kostkę, a tutaj jest tylko jedna kostka. Zdziwienie ludzi budzi fakt, kiedy rzeczy mają się inaczej niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy zabawę. Co mamy w tej chwili tutaj? Mamy, proszę Państwa, trzy kostki. Jedna, druga i trzecia. A tu, gdzie była kostka, okazuje się, że jest pomarańcza. Mało tego, kiedy przekroić ją w środku, okazuje się, że mamy w środku, muszę tam dokładnie się dostać, że mamy w środku banknot, który, proszę mi wierzyć, jest to zupełnie niewiarygodne, ale ma dokładnie te numery, który miał banknot pożyczony od widza. Czyli jest to banknot pożyczony od widza.